Projekt Lady przed nami i muszę zapytać Ciebie o to, czy Ty miałaś trochę stresu wchodząc w tę kolejną edycję, bo wiesz, to jest tak, że pokazałaś się widzom z innej strony, z takiej bardziej, wiesz, luźniejszej, mówiąc delikatnie, czasami zdarzyło się tam Radziowi coś za dwa słowa za dużo powiedzieć. Powiedz mi, czy miałaś takie poczucie, że teraz ludzie będą dwa razy bardziej przyglądać się temu, co Ty tam tym młodym dziewczynom radzisz, czy jakby wchodzisz w to jako profesjonalistka po prostu tak, wiesz, na 100%? W ogóle cieszę się, że ja się cieszę wręcz, że mogę teraz po takim programie wejść na plan projektu. Ja nigdy nie udawałam kogoś, kim nie jestem. I Projekt Lady też jest bardzo ważną częścią mojej osobowości, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, że to nie jest program o mnie. Ja służę tylko radą tam dziewczynom po prostu. Ja ich, zresztą będzie to widać wielokrotnie, kiedy mówię im, żeby nie zapominały o sobie, że warto, żeby jednak realizowały siebie, że nie wszystkie zasady są po to, żeby się ich tak strasznie mocno trzymać, ale muszę Wam powiedzieć, że ten sezon to jest totalnie mój ulubiony. Okay. Naprawdę. I to będzie widać. Dziewczyny są tak niezwykłe i mówię to zupełnie szczerze, że warto to oglądać. One przeszły z takiego totalnego hardkoru, tak szybko, ale tak naturalnie i tak miło, oczywiście i śmiesznie jeszcze przy okazji, bo one są niezwykle wszystkie dowcipne, przeszły tą przemianę, że naprawdę podejrzewam, że to będzie bardzo, bardzo dobrze odebrany przez widzów program.